cholerni wiedźmini. No się dam, cholerni wiedźmini. Opowiadaj, kolego. Witaj, gospodarzu. Wyczytałem, że macie tu kłopot ze studnią. Ano mamy. Straszy tam. Od dobrych 20 lat. Och, 20? To czemu akurat teraz dajesz zlecenie? Bo wcześniej czerpaliśmy wodę z rzeki, ale po bitwie tyle w niej trupów pływa, że truć poczęła. Moja córka, Luba, wypiła pół dzbanka i całkiem zaniemogła. Czoło rozpalone, jadła utrzymać nie może. Z dnia na dzień marnieje. Zielarka mówi, że człowiek w gorączce dużo pić musi. I nie piwa, ani jabłecznika, ale wody właśnie. Koniecznie czystej. A skąd ją wziąć, jak nie ze studni? Tylko ducha wpierw przegnać trzeba. A on nikomu podejść nie pozwoli. Opisz mi tego ducha. Opisz mi tego ducha. Bardzo jest straszny. Bardzo. Rzeczywiście dobry opis. Chodzi mi o jego wygląd. Przypomina jakby kobietę, ale taką, co właśnie z grobu wstała. Suknię ma brudną, w strzępach. Skóra płatami schodzi jej jakaś z kości. Południca albo północnica. Jak na mękach. Jakaś zjawa. Albo może Alp. Jakby go nie zwali, mistrzu. Jak się nim nie zajmiecie, przyjdzie mi córę pogrzebać. Rozmawiamy o nagrodzie. Współczuję, ale interes to interes, więc pomówmy o pieniądzach. A co nie tak z pieniędzmi? Zejdźcie jeszcze trochę sceny, to się dogadamy. No i dogadaliśmy się. Pomogę ci. Dobrze, pomogę ci. Gdzie jest ta studnia? W Haczach. To taka osada była, na południe stąd, na wzgórzu. Nikt tam nie zachodzi, bo wiecie, duch. Przepędźcie go, proszę. Dobra. Gdzie ty plujesz, kurde, gościa? Ja wiem, że takie czasy, gdybym żył w średniowieczu, ala, no to też bym był zdenerwowany, ale bez jaj. Oto i osławiona studnia. Dziwne. Po duchu ani śladu. Może ukazuje się tylko o jakiejś konkretnej porze. Trawa dookoła studni jest wypalona. Ciało wysuszone na wiór, ślady poparzeń. Wszystko wskazuje na to, że to południca. Południca, tak myślałem. Południca. No dobra. Przyjdę w południe. Zobaczmy. O nie! Nie, nie! Bo zginę. Kurwa mać. Jadę do północy. Na Irden wrażliwy i na petardy. Olej przeciwko upiorom też. To się może przydać. Coś musi wiązać południcę z tym miejscem. Jakiś przedmiot. Coś, bez czego nie odejdzie w zaświaty. Dziennik? Może się okazać pomocny. Ta bransoleta. To może być to, co wiąże duszę dziewczyny z tym miejscem. Mężczyzna kłuty nożem. Potem ciało objadły zwierzęta. Tam są kolejne plamy krwi. Ale nie jego. Ślady po krwi. Ledwie widoczne. Kogoś tędy ciągnięto. Kogoś, kto jeszcze tu. Cholera. Ślady dłoni umazane we krwi. Małe palce. Palce kobiety. Ktoś ciągnął ją na zewnątrz. Była ranna. Walczyła o życie. Ciała nie widać, ale może zostały jakieś ślady. W dobrych warunkach plamy po krwi są widoczne przez dziesięciolecia. O, przy studni jest kolejny ślad. Może tu nagle nie, ona nie wyskoczyła. Plamy po krwi. Prawie do szczętu wypłowiałe. A lina je coś na niej wisi. Trup powieszony na sznurze od wiadra. To pewnie ta kobieta od dziennika. Cholera. Szeroka miednica, mała żuchwa. Kobieta, sądząc po zębach około 30. Brakuje lewego ramienia. Brakuje lewego Trzeba ramienia. Trzeba spalić to ciało. Ale najpierw muszę znaleźć przedmiot, który wiąże jej duszę z tym miejscem. Może ramię odpadło, bo nosiła na nim tę bransoletę od męża? Trzeba zeskoczyć na dół, obym sobie nóg nie połamał. Dobra, to by było na tyle. Zakończmy tutaj. Ja od razu będę grał jakby kolejną godzinę. Ale na tą chwilę ten odcinek zakończmy. Zakończmy w tym miejscu. No to trzymajcie się, do następnego. Cześć. Dobra, kolejny odcinek. Nagrywam go zaraz. Zaraz po poprzednim. No i lecimy. Wskakuję do tej studni. Obym sobie nóg nie połamał, jak to powiedział Geralt. Pole. Jest. On założył, że stąd będzie wyjście, no... Ciekawe. Co jest? Połów udany. Bransoleta z wygrawerowanym napisem. Ale ładne. Dla mojej ukochanej Klary, Folker. Folker. Ta bransoleta musiała należeć do kobiety, którą znalazłem w studni. Ładna robota, ale trzeba będzie ją spalić razem z ciałem gdzieś blisko studni, żeby na dobre przegnać te południce.
Dużo powietrza mam, kurde, Wiedźmin to. Wiedźmin to jednak Wiedźmin. Muszę się przygotować do tego starcia. Sporządzić olej na upiory. Wypić jakiś eliksir. Dobra, zróbmy ten olej na upiory. Mhm. Arenaria. Powinna mieć coś takiego jak arenaria. Tak? Masz jakieś zioła? Coś się znajdzie. Ja tylko po jednej może mogę mieć. Ale o co tu chodzi, ty? Nie wiem. Bywaj. Dobra, jestem gotowy. Dobra, graj muzyko. I bransoleta. Igni. Urodziła. O, zadziałało. No, ile mam czekać? O, w dupę. Na zawsze. Przygotowałem się aż za dobrze do tej walki. Babka mi opowiadała, że kiedy Jakubowi synek zaginął, to chłopy zaraz wzięli na skutki. Wychylisz ze mną kufelek? Od teraz derwam. Cisza na morzu, cisza w komnacie. Sprawa załatwiona. Studnie nawiedzał duch kobiety, którą tamto. Przegnałem go. Tylko żeby tak każdy niepogrzebany nieszczęśnik nie zaczynał straszyć, bo przez to pobojowisko kłopoty będą. Jakby co, polecam się na przyszłość. A póki co, Klara, Folker, mówią ci coś te imiona? Nie znam takich, ale słyszałem, jak nasza zielarka, Tomira, rozprawiała raz o jakiejś Klarze. Mhm. Może o tę samą się rozchodzi. Wasza nagroda, mistrzu. Złoto, co dla Luby na posag zebrałem. Bez was ślubu i tak by nie dożyła. A teraz jest chociaż nadzieja. Nie, no zachowaj te pieniądze dla córki, gościu. Naprawdę. Ja się żenić już raczej nie będę. Zachowaj te pieniądze na ślub Luby. Wypijecie wtedy moje zdrowie. Dziękuję, mości Wiedźminie. Za dobre serce i ciepłe słowo. Ale z pustymi rękoma was nie puszczę. Weźcie chociaż to. Na szczęście. Ametyst. Dobra, ZW? Odnajdź zagubiony temerski skarb, korzystając z wiedźmińskich zmysłów. Spróbujmy. Jestem kowal, naostrzę sobie miecz u niego. Bo co mi to dały? Co mi to daje właśnie? Jestem ciekaw. Ile będę w stanie to sprawdzić? Bo ja nie ogarniam sprawy aż tak. A ogólnie to mam zepsuty. Naprawię go. Witam stałego klienta. Czego ci potrzeba tym razem? Chciałbym, żebyś coś dla mnie zrobił. No na razie nic tutaj ciekawego nie mogę wykonać. Ta kedweńska kurtka, czy ona jest... przepraszam bardzo. Naprawdę? Aż o 27 lepsza? 30-42 to jest 12, ale ogólnie gdyby tak wszystko sumować, tutaj przez potwory zadawane obrażenia. Nie, to nie jest aż taki przeskok, żebym ja się w to bawił. Nie wiem, czy w ogóle nie będę korzystał tylko ze zbroi wiedźmińskich. Przepraszam, najmocniej ja spałem, teraz dopiero wstałem. Ze zbroi wiedźmińskich. Chociaż może to będzie słabe, zobaczymy. Znaczy może być tak, że długo nie będę znajdował nowej broi, długo nie będę mógł tego ogarnąć. No a wtedy to będzie dla mnie na takim poziomie trudności duża przeszkoda. Halo, halo, test dźwięku. Jeszcze raz test dźwięku. Jagrab, jak mnie słyszysz, Jagrab? Jabrzoza, dobrze. Litka, jesteś tam? Lecimy z tym koksem. Czyli tutaj nic nie robię. Napraw. To akurat dam napraw wyposażone. Super. Mogę rozbierać to na części. W sumie to jest dobra sprawa. Ale za ile? Ja muszę płacić za to jeszcze? Niewesoło.
Drogo. Cholera. No ale rozbiorę, dobra. Ale drogi. Nie, jeszcze on płaci za to. Nie stać mnie na takie luksusy. O, proszę, siodło. Na razie mnie nie stać. Bywaj. Ja kurde jestem, nie bywam. Tutaj przy tych pięknych odgłosach stukania kowadła prześpię się. Sorry. A niech pada. Krew z pól wymyje. Straszne to czas. O, jakaś sarenka przebiegła mi drogę. Młyn, co to jest? A co my tu mamy? O cholera. Nie no, ładnie. Siodło mam, zajebiście. Płotka. Ale zaraz. A, takie samo jak moje. Nie takie samo. To ma 25 wytrzymałość, to ma 20. Troszeczkę lepsze. Hymkę. Nic dziwnego, że wojnę przegrywamy, skoro nasi żołnierze to takie pizdy. Starczyło parę strzał z krzaków puścić i doprawić buzdyganem i po walce, cały konwój w rozsypce. Może dlatego im nie szło i że wieźli od cholery wódki. Pewnie dzielni wojacy sobie od czasu do czasu popijali, a wiadomo jak się widzi, podwójnie to i trafić ciężej. Wszystko co żeśmy zabrali, zanieście do skrzynki. Potem się komuś opyli. Tylko te takie paradne przypinki trzeba będzie potem zakopać albo spalić. Zdaje się, że to znaki wojskowe. Jeśli ktoś się rozpozna, możemy mieć kłopoty. Bandyci. Co jest? Łódka się zacięła, zajebiście. To jest. Dalej. O cholera. Magia. To miejsce mocy. No, zajebiście. Żeby nie było strzeżone. No oczywiście, że będzie. Już? Dobra. No proszę. Ciekawe wnioski. Na pewno ludzi tu nie będzie raczej. O, tu. No chodź. O, jakieś schematy. Medalion drży. To miejsce mocy. Rusz się! Cholera. Gule. Magia. To miejsce mocy. Gniazdo guli, trzeba je zniszczyć. O cholera. A, 8 level dopiero. Jasna dupa. Czyli tego nie mogę. No kurwa. Nie, tu nie chodzi o 8 level, tu chodzi, że 8 punktów muszę wydać. Okej, czaję bazę. Tempo! Kurwa, naprzód! Co ty uciekasz ode mnie? Nie bój żaby. O, w dupę, no nie żartuj. Uff.
Tempo, tempo! No wszystko fajnie, tylko żeby tutaj jakieś utopce mnie nie atakowały. Będzie wesoło. O, i od razu szakłak zebrałem. Zrobiłem co mogłem. Pora wrócić do Wesemira. Kurwa. Magia to miejsce mocy. A i tam coś też jest. Kurwa mać. No fajne, fajnie, podoba mi się na wyższym poziomie trudności walka, bo cały czas muszę uważać, kurde. W sumie fajną taktyką jest przechodzenie na tył przeciwnika i uderzanie go od tyłu. Na pewno są bonusowe obrażenia z tego tytułu. Coś nie podziałało. Okej. Okay. Miejsce mocy. Mogę z niego zaczerpnąć. Może jednodziennie, czy coś takiego? Tak. No. Jedź, płotka! Nie lubisz srebra, co? O właśnie, o to mi chodziło. Żeby przejść za gościa. Właśnie, to są obrażenia krytyczne od tyłu. O to mi właśnie chodziło. To jest lepsza strategia, uważam. Nie zawsze się to udaje, bo przeciwnik też działa. Ale myślę, że często się będzie udawać. A Wiedźminy bazowały właśnie na szybkości. Czego? No, pięknie, pięknie. Pokaż mi swoje towary. Sługa na najwyższym poziomie, widzę. Czego? No proszę, groma może sobie. Zwiększa siłę ataku. Embryon Endriagi. No sorry, no to będę musiał znaleźć. Za mało pieniędzy mam, kurde. Nie, dużo olejów zrobiłem. Olejów bądź olei. Na grom potrzebuję tego embrionu Endriagi. Co tu się dzieje? Ale dobra. O, przepraszam, ale tutaj można kupić jeszcze jakieś te... receptury, biała mewa, zajebiście. Jaki halucynogen. To po co mi to? Bywaj. Bywaj. A to kontrabandziści. Kontrabanda w rzece pod mostem. Przemyt. Dawaj.
O cholera, ludzie. Siakrę. Czarownik! Kurwa, ile ludzi ty. Wilki. Jeszcze? Te klify cholera spore. Jak tam wejść? O! Cześć, nie będę was okradał. Ludzie, jak tam wejść? O, a tędy? O proszę, oczywiście, że tędy. Zaraz się do ciebie... Dobiorę ci się do dupy, gość. Zabijecie! Skurwysy! O kurwa! Ty, ja muszę medytować i to szybko. Rzeczywiście umrę. Hej, cześć szatanek. Szatanek 69. Kurde. Gram na najwyższym, w sensie, najwyższym poziomie trudności, na jakim ja przychodziłem Wiedźmina, czyli na wybitnym poziomie trudności miecz i opowieść. Nie na najłatwiejszym, ale na jeden do góry. No i jest to dla mnie wyzwanie.